Przypominamy, że oglądają Państwo 400. wydanie serwisu informacyjnego Studia Karat. To naprawdę setki kilometrów taśmy magnetowidowej. Z tej okazji postanowiliśmy odkurzyć nieco archiwalne nagrania i przypomnieć Państwu te osoby, które zapowiadały w ciągu 8 lat wszystkie programy. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że wśród naszych dzisiejszych propozycji każdy znajdzie coś dla siebie. A oto co proponujemy. Dzień dobry. W dzisiejszym programie spotkanie użytkowników ośrodka wypoczynkowego w Rudnie. W kolejnym wydaniu naszego programu zobaczymy rozpoczęcie roku szkolnego w olsztyńskich szkołach. Przedstawimy wizerunek PSS stołem. Dzień dobry. Dzisiejszy program rozpoczynamy od komunikatu Komendy Rejonowej Policji w Olsztynie. Do naszego miasta ponownie przyjechała grupa Holendrów. Dzień dobry Państwu. Serwis informacyjny Studia Karat, Agnieszka Sierżant. Oto, co zobaczymy w dzisiejszym programie. Dzień dobry Państwu. Serwis informacyjny Studia Karat, Izabela Sauer. W dzisiejszym programie proponujemy. Dzień dobry Państwu. Zapraszam serdecznie do spędzenia z nami kilkudziesięciu minut. Serwis informacyjny Studia Karat, Tomasz Bujakiewicz. Zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Serwis informacyjny Studia Karat, Andrzej Gosiński. W dzisiejszym programie proponujemy. Dzień dobry Państwu. Serwis informacyjny Studia Karat, Anita Chorowska. Dziś w programie proponujemy. Dzień dobry Państwu. 30 maja rozpoczynamy serwis informacyjny Studia Karat. Dobry wieczór Państwu. Serwis informacyjny Studia Karat, Aleksandra Brzeska. Dziś przedstawimy. Dzień dobry, Joanna Wesołowska. Zapraszam Państwa na serwis informacyjny Studia Karat. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na serwis informacyjny. Dominika Przybyła. Klaudia Sobieszczyk. Serwis informacyjny Studia Karat. 5 grudnia, 389. wydanie serwisu informacyjnego Małgorzata Pacyna. Dobry wieczór. Oto najważniejsze wydarzenia w telegraficznym skrócie. 30 dzień stycznia, 397. wydanie serwisu informacyjnego Studia Karat. Janusz Moskowiak, dobry wieczór. Oto najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. 2 maja, Katarzyna Dworniczak, 358. wydanie serwisu informacyjnego. Dobry wieczór.